Każdy się czegoś boi. Nawet piękni, utalentowani i inteligentni ludzie. Wszyscy odczuwamy lęk przed nieznanym, boimy się zmian i odczuwamy dyskomfort, gdy podejmujemy ryzyko lub robimy coś po raz pierwszy. Martwimy się o naszych najbliższych, pracę, przyszłość. Strach to nieodłączny element naszego życia. Jest jednak Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Pomyśl o dowolnej rzeczy, której się lękasz. Chcę, żebyś miał świadomość, że to, czego się obawiasz, nie istnieje. To, co Ciebie przeraża czy stresuje, komuś innemu może się wydawać zwyczajne, a jeszcze ktoś inny uzna to za szansę. Niepokój jest niczym innym niż źle wykorzystaną wyobraźnią. Jedyne, co niezmienne, to zmiana. Stabilizacja to iluzja. Jesteśmy w ciągłym ruchu. Zmieniamy się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, a ten proces nie zatrzymuje się nawet na sekundę. I dobrze, jest ruch, jest życie, jest rozwój. Jeśli za cel swojego życia stawiasz sobie stabilizację, to z góry jesteś skazany na porażkę. Stabilizacja, mimo że wydaje się bezpieczna i wygodna, bardzo szybko Cię znudzi i nie pozwoli na poznawanie tego, co nowe. Zmiany natomiast niosą ze sobą mnóstwo okazji i możliwości. Korzystaj z nich, inwestuj w swój rozwój, a szybko zauważysz, że nie masz się czego bać. Nie mamy żadnych gwarancji. To podstawowa zasada we wszechświecie, którą trzeba wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji i snuciu planów na przyszłość. Nie możemy być niczego na 100% pewni. Zatrudnienia, związku z daną osobą, bycia w danym miejscu. To powinno nauczyć nas patrzenie na wszystko jak na potencjalną szansę. Nawet jeśli coś idealnie zaplanujesz, bądź otwarty na to, co przyniesie życie. A jeśli się o coś martwisz i nie widzisz rozwiązań, rozglądaj się dookoła, bo nie masz gwarancji, że coś się nie uda. Szczęście to nie to samo, co przyjemność i sukces. Szczęście to nie pasmo sukcesów czy zrealizowane cele. Troskliwy partner, dobrze płatna praca, własne mieszkanie. Szczęście to też nie to samo, co odczuwanie przyjemności, które zwykle jest krótkotrwałe. Prawdziwe szczęście to wewnętrzny spokój, pakt zawarty z samym sobą, świadomość, że wszystko, czego potrzebuję, już mam, bo jest we mnie. Jak osiągnąć taki stan? Przede wszystkim dyscyplinując swój umysł. Pokonaj automatyczne reakcje narzekania. Zachowaj radość nie tylko w przyjemnych okolicznościach. Bądź przekonany, że to nie czynniki zewnętrzne, a Twój sposób interpretowania rzeczywistości wpływa na to, jakie jest Twoje poczucie zadowolenia. Lenistwo i słomiany zapał nie istnieje. Zaczynasz coś robić i szybko tracisz motywację? Wstajesz rano z łóżka i nic Ci się nie chce? Zamiast cały czas szukać nowych sposobów na to, aby tak Ci się chciało, jak Ci się nie chce, zastanów się, czego tak naprawdę pragniesz. Jakie korzyści przyniosą Ci dane działania lub jakie straty poniesiesz, gdy czegoś nie zrobisz? Brak chęci to skutek braku świadomości, co tak naprawdę chcemy, lub też brak poczucia odpowiedzialności za swoje czyny. Większość ludzi wie, czego nie chce, a nie wie, czego tak naprawdę chce i między innymi dlatego tak wiele osób nie spełnia się w pracy czy w związku. Życie jest jak książka, której pierwszy rozdział nie jest napisany przez Ciebie. Czasem nawet kolejne rozdziały nie są naszego autorstwa. Jesteśmy w dużej mierze zlepkiem przekonań, które podzielają ludzie, wśród których żyjemy i wśród których dorastaliśmy. Wpływa na nas przestrzeń, w której żyjemy i pracujemy. Konkretne biuro, ulica, szkoła. Kanał telewizyjny, który codziennie karmi nas wyselekcjonowaną porcją informacji. Chłoniemy wiele opinii, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy. W dzieciństwie ten proces był całkowicie poza naszą kontrolą. Dobra wiadomość jest taka, że świadomie możemy przepracować to, co nas kształtowało. Zdawać sobie sprawę, jakimi przekonaniami się karmimy i zmieniać je na takie, które nam służą. Nieważne skąd przyszedłeś, ważne dokąd zmierzasz. Nie pozwól, aby przeszłość powstrzymywała Cię w spełnianiu swoich marzeń.
najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie. Żyjemy w niesamowicie zmieniającym się świecie, pełnym nowych wyzwań i wymagań. Z drugiej zaś strony mamy ogromny potencjał, z którego nie korzystamy, bo nie wiemy, jak to zrobić. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Ty wykorzystujesz swój potencjał, zajrzyj na moją stronę www.dorotafilipiuk.pl i zrób bezpłatny test. Chcemy być bardziej efektywni, a wciąż postępujemy tak samo, oczekując innych rezultatów. Chcemy mieć więcej czasu, a mimo narastających wymagań nie sięgamy po narzędzia efektywności osobistej. Mało tego, tak wiele osób wciąż żyje w złudzeniu, że wiedza nic w ich życiu nie zmieni. Tymczasem w społeczeństwie ludzi nastawionych na szybkie efekty, zdobywanie nowej wiedzy jest przepustką do lepszego życia. A Ty, jaką lekcję dodałbyś do tego zestawienia? Co Ciebie nauczyło życie? Czym chciałbyś podzielić się z innymi? Podziel się tym w komentarzu. Jak zawsze zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, udostępnienia tego filmu, a także dołączenia do grupy na Facebooku Zdobywcy Superkompetencji, gdzie co miesiąc rozwijamy jedną z najważniejszych umiejętności XXI wieku. Jestem przekonana, że ta wiedza w znacznym stopniu ułatwi Ci życie. Do zobaczenia wkrótce.